Witajcie! Jesteśmy na tym drugim kawałku, na tak zwanej górce. Jest tutaj trochę chwastów, bo tu nie jest niczym pryskane, tylko po prostu grabione, orane i tak dalej, i tak dalej. No ale zobaczcie, gryka ładnie wschodzi. Jest jej tutaj dużo. Zobaczymy, jak ona się tu przebije przez to wszystko. Wysiane jest dotąd, bo tyle starczyło w tamtą stronę. Tu nie, to trzeba jeszcze zagospodarować. Także zobaczymy, jak to wszystko tu pójdzie. No są chwaściory, ale chwaściory będą, bo nie będzie pryskania. To trzeba po prostu fizycznie zmęczyć, bo inaczej tego się nie zmęczy. Tylko fizycznie. Tu słuchajcie, bo kiedyś żeśmy z Jarkiem się tu bawili. Co to za drzewko jest, ja nie wiem. Oś ty kurde, ale straszne badziewie. O, i jest blacha znaleziona. No i nie wiem, co to jest za drzewko, ale chyba trzeba będzie je się... Może to śliwka? Nie wiem, trzeba będzie zobaczyć. Kora wygląda tak trochę owocowo. Ale zobaczymy, czy będzie, czy to kwitło, czy nie kwitło. Nie wiem. O, a tu jeszcze przejdziemy, zobaczycie. Tu się kolega zagrzebał. Patrzcie, jak ładnie. Aż do piachu doszedł. Z kołami 60. Ale to jest ten moment właśnie tutaj, też w tym samym miejscu Jarek się zagrzebał. Bo tu jest taki właśnie taki dołek, dosyć grząsko w tym miejscu. No ale co, zobaczcie, tutaj było naprawdę gęsto nawłoci i ona tutaj się już bardzo słabiutka jest. Jeszcze raz ją proszę Was przebronować i po niej śladu nie zostanie. Ona tego bardzo, bardzo nie lubi. Jeszcze zanim pójdziemy w inną część pola, sprawdzimy jeszcze tylko, jak wyglądają rowy, czy tam woda płynie i co słychać. No, to jest to pole, które jest takie nieruszone w ogóle. Trawa widzicie po kolana. Zielska jest tutaj po prostu masakryczna ilość. Co dalej? Widzicie trawy typowe dla terenów podmokłych. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że mówię tutaj względem suszy. Raczej nie ma szans, żeby było. Zobaczcie to zielsko. Ja to będę traktował w tym tygodniu ciężką broną, bo chodzi o zniszczenie tego po prostu i tyle. Także w pierwszej fazie to będzie, to całe zielsko idzie pod ciężką bronę. Trójka i kita. Żeby tylko z ciągnika nie wylecieć. To jest najważniejsze. A reszta to luz. W rowie praktycznie jest super, bo nie ma wody. Tam praktycznie widać dno tego rowu. A tu no też pięknie, osuszone wszystko. Zobaczcie. Elegancja Francja. Czyli śmiało tutaj można powiedzieć, że chociaż ten kawałek, ale zeszło wszystko jak trzeba. Przecież tutaj była woda, nie wiem czy pamiętacie, to drzewo było tak zalane tutaj do tych korzeni i tyle. No a tu jest to drugie pole i tak wygląda gryka. Zobaczcie, jak ładnie weszła. No tu jest fajnie, tam jest trochę zielska, takie te pesz. Gdzie tu? A tutaj no. No ale to zdarza się, no jeju. Takie rzeczy tam, że tutaj się zapchało, no. W każdym razie tam trochę peżu widać, jakieś gdzieniegdzie, zobaczcie, gdzieniegdzie, tu było od cholery na Włoci, a ona tutaj już tylko gdzieniegdzie, dlatego, że ją raz zniszczyć, drugi raz doprawić i ona ginie. Tak to jest z tą nawłocią, także macie, widzicie, o, to zostały takie pojedyncze te. I to jest, praktycznie nie ma co sobie tym głowy zawracać, bo jeszcze na jesieni tego już nie będzie, a na pewno gryka, tak sądzę, wyprzedzi po prostu to wszystko, co tu jest, skasuje i tyle z tego będzie. Zobaczymy jeszcze przy okazji, bo to jest też takie doświadczenie z mojej strony, jak sobie poradzi z perzem. Ja jestem, mówię, pełen nadziei, jeśli chodzi o to po prostu, że ona sobie poradzi z tym perzem, bo tutaj rolnicy ekologiczni mówili, że ona sobie radzi i świetnie po prostu go dusi. Przy okazji sami sobie to sprawdzimy. Pola niepryskane żadną chemią, ani nawozem, ani niczym, po prostu absolutnie niczym.
sama natura. Tylko obornik był to, jak ja tutaj jestem 10 lat, to był tylko obornik, żadnej chemii tutaj nie dawałem. Dobra, jedziemy jeszcze w drugą stronę, zobaczymy, co słychać tam w rowie bliżej na początku pola. No, tutaj widzicie, rów jest suchy. Czy mogę tu stanąć? Mogę. Także jeżeli chodzę po rowie, słuchajcie, to znaczy, że jest naprawdę elegancko teren osuszony, czyli tego kawałka się nie muszę obawiać, w sensie, że ja tutaj gdzieś ugrzęznę. No i teraz musimy tylko dojść do samochodu. No to idziemy. O, widzicie jakieś takie te graty. To zostawiłem tak, żeby wyciąć. To mi wyschnie, więc może też już powoli się za to zabrać. No i teraz tylko przejść przez ten gąszcz tego badziewia. O, wreszcie, nic tu nie widać w tych krzakach. Niestety zarosło, no i zgadza się, ale zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Specjalnie wam to pokazuję, bo ci, którzy po prostu mają zamiar gadać po prostu głupoty, a to tam, to siam, to... Czekaj, tędy przejdziemy, zobaczymy od razu, jak tam wygląda. Że tu jest tak, siak czy owak, że zginie w chłopie z tymi chwastami, to się przekonacie, co tutaj brona ciężka zrobi z tym tematem. Bo tak to będzie potraktowane broną ciężką. O. Tu. I teraz tu. Zobaczycie, jak to wygląda. Ja to chciałem, najpierw się zastanawiałem jeszcze, czy tego orkanem nie dziabnąć. Specjalnie tutaj tędy idę, bo tu zawsze jest woda. A jak na razie widać, że żadne dziadostwo się nie wepchałem. Zobaczcie, to są mokre rzeczy i to jest normalnie porządne, że tak powiem, błotko, ale na tyle suche, że ja wiem, że tu mogę wjechać. Tylko po prostu na zasadzie takiej, że rura i nie zatrzymywać się. A tutaj wiem, w którym miejscu muszę się zatrzymać albo zwolnić, a w którym mogę wcisnąć i lecieć. Także to jest ten element, taki wrażliwy element jeszcze tutaj na tym polu. To jest ten dołek. No ale tu jest sucho, zobaczcie, no nie ma wody. Tutaj zawsze woda stoi. Widać po trawie, że to jest wszystko tereny podmokłe. Osuszenie rowów to był naprawdę świetny temat. Także taki dzisiaj niedzielny rekonesans. Jutro będziecie mieli ten film o 6 rano i będzie widać. Ja jeszcze zobaczę. Słuchajcie, o, widzicie, tutaj też jechałem, ale tu jest całkiem, no tędy będę jechał, tu jest gdzieś granica, muszę jej pilnować, żeby ona mi nie zniknęła, bo potem znowu ją zgubię i będzie kicha, a ona jest gdzieś tu. Pamiętam, że ona była na drodze. Znaczy na tej drodze, co ja ją sobie tutaj zrobiłem ciągnikiem. Dobra, w drugą stronę. Bo to gdzieś tu musi być. No Marek, gdzie to masz? To nie są żarty, słuchajcie. Powołać znowu geodetę, znowu płacić. To nie, to mi się nie uśmiecha takie rzeczy. Jest. O. Muszę tutaj, żeby mi to nie zarosło. O.
teraz będzie to widać. Pyk. Tak się sytuacja, słuchajcie, tutaj z tym przedstawia. Jest ciekawie, muszę powiedzieć. Mnie to nie przeraża. Was na pewno. Wy byście to zaraz tej randa wrzucili, skasowali, pustynię zrobili, jeszcze dzisiaj posiali. Ja to wiem. Ale to nie mój sposób. Ja się na to nie godzę, bo wiem, czego chcę. Także to widzicie. Poza tym to wszystko... Nie wiem jeszcze, jakie są plany, gdzie co będę siał. Być może tam na górce, gdzie byliśmy dzisiaj na początku, tam będzie takie, powiedzmy, pole zbożowe, powiedzmy. Czyli z płodozmianami oczywiście i tak dalej. Takie siakie, po prostu to jeszcze się o tym na pewno poczytam, dowiem, popytam mądrych ludzi, jak to zrobić, żeby tam wszystko rosło jak trzeba, bez efektów specjalnych, że tak powiem. Tutaj czwarta klasa. Tutaj jest bardzo dobry temat. Nie wiem, no może warzywa nawet. Tu by tutaj pomyślał o tym. Ale to jeszcze zobaczymy. Kawał czasu przed nami. Nie ma się co rozpędzać. Dobrze, to tyle z dzisiejszego filmu. Widzieliście takie przejście po polu, rekonesans, jak to wygląda, z czym mamy do czynienia. Mokro było, więc ta zieloność po prostu cała wystrzeliła na maksa. I tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!